słychać, ale ja spróbuję. Musisz głośno. Może tak nie będziesz mi komary prosto. No dobra, ale musisz mówić głośno, bo... Dobra, będę. O, to już nagrywać. Witam was serdecznie na kanale Tajlandia Online. Nie! Za cicho. Nic nie będzie słychać. Witam was serdecznie na kanale Tajlandia Online. Jesteśmy na wyspie Koh Phi Phi, gdzie właśnie był nagrany film Plaża. Na filmie plaża wygląda pięknie, cudownie, ale zrobiła to się miejscem turystycznym i są po prostu tłumy. Jak na razie to jest najlepsza wyspa, którą widzieliśmy, znaczy najpiękniejsza plaża, którą widzieliśmy w Tajlandii i jest po prostu cudownie. Tak wygląda rajd. Gdyby nie ci wszyscy ludzie. Ale plaża robi naprawdę niesamowite wrażenie. Piękna woda i te skały. Przepięknie. To jest raj, to jest po prostu raj. Na wycieczkę wybraliśmy się z Krabi, ale ta wycieczka także jest dostępna z Phuketu. Poza sezonem kosztowała 1200 baht, łącznie z opłatą za wstęp do Parku Narodowego, która wynosi 300 baht, czyli sama wycieczka kosztowała 900. Obowiązkowo dopytajcie się w agencji turystycznej, czy podana cena zawiera bilety wstępu do parku. Koh Phi Phi jest dosyć daleko od Krabi, dlatego wycieczka jest dostępna tylko w opcji speedboatem. Po odwiedzeniu plaży ze słynnego filmu z DiCaprio wybraliśmy się na pierwsze snurkowanie.
Po snorkowaniu zabrali nas do Koh Phi Phi Don, która jest największą wyspą w archipelagu Koh Phi Phi. To właśnie tutaj znajdują się wszystkie hotele. Na Koh Phi Phi Don mamy zaplanowany lunch, który także jest w cenie wycieczki. Lunch jest w formie bufetu. Jeśli wybierzecie się na własną rękę z Krabi czy z Phuketu na Koh Phi Phi, to właśnie tutaj traficie, bo na inne wyspy archipelagu można dostać się tylko z wycieczką albo wynajętą prywatną łodzią. Z Krabi transport w jedną stronę kosztuje jakoś około 400 baht, czyli na jeden dzień bardziej się opłaca wycieczka. No i do tego więcej zobaczycie. Następnie po lunchu wybraliśmy się na drugie snurkowanie, tym razem na rafy koralowe. Ostatni punkt wycieczki to kolejna plaża. Na niej spędziliśmy około godziny. Dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapraszam do polubienia oraz subskrypcji, a także na nasz fanpage na Facebooku. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Tajlandii, zapraszamy do grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.